I gość Radia Z, Jan Komasa, reżyser filmu Boże Ciało, ale nie tylko, bo też Miasto 44, Sala Samobójców Hejter. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Jan na początek raczył się zieloną herbatą. Tak. Początek roku dla pana bajeczny, no bo raz, że ta nominacja do Oscara, wielkie wyróżnienie. Teraz też polskie nagrody filmowe. Zgarnął pan niemalże całą pulę. Ile tam było statuetek tych polskich chorów? Myśmy dostali 11, w tym właśnie Nagrodę Publiczności, a to wszystko trwa od sierpnia tak naprawdę, od festiwalu w Wenecji. To może się przewrócić w głowie trochę? Tak, zakręcić? Przewróciło się panu w głowie. To prawda, trzeba szybko zejść na ziemię. A gdzie te statuetki u pana stoją? U mnie na razie nie stoją. Stoją pewnie w Akademii, bo trzeba je wygrawerować, więc trochę no to poczekamy. A spodziewał się pan aż takiego zainteresowania i takiej popularności tego filmu? Boże Ciało? W ogóle. W tym momencie, wczoraj dostałem SMS-a od producenta, że dzieli nas od 1 600 000 widzów, jakieś 6 000 widzów, więc pewnie tam powolutku doczłapiemy. Nikt się nie spodziewał. Jest taka karteczka, dosyć pokazuje moje rozeznanie biznesowe, która wisi nad zestawem montażowym, gdzie się zakładaliśmy 2 lata temu i ja obstawiłem 200 000 widzów. Nie, to więc pan się nie doszacował tak, kompletnie. Proszę mnie nie brać na żadne hazardy, ani na żadne pokery, nie dam rady po prostu. Dzisiaj prawdopodobnie, gdyby taka gala miała być zorganizowana, gala Polskich Nagród Filmowych Orły, to pewnie zostałaby odwołana ze względu na koronawirusa. Jak pan sądzi, na ile koronawirus odbije się na branży filmowej? Bardzo. No, branża filmowa, w ogóle filmy polegają na tym, że się ogląda kina. Ogląda się je wspólnie. To jest doświadczenie wspólne, wspólnotowe. To jest doświadczenie, które ma łączyć ludzi. W dobie koronawirusa lepiej się nie łączyć. Więc po prostu kino będzie razem z teatrem i z wszystkimi, nie wiem, jakby miejscami, gdzie można się spotkać z innymi. Już to życie kulturalne, czyli ta wymiana myśli powinna, uważam, niestety to powiem, ale uważam, że zdecydowanie odpowiedzialne jest, żeby to na chwilę stanęło, żeby móc to wszystko opanować. No na pana filmie, ostatnim filmie, czyli Sali Samobójców Hejter, to też się odbije. Odbija się zdecydowanie. Już w ten weekend było 33% mniej publiczności w ogóle na polskich filmach. Czyli 1/3 już nie poszła do kina. Tak. Spadek miesiąc temu 750 000 ludzi, w ten weekend 500 000, więc myślę, że to postępuje i oczywiście nikt nie mógł tego przewidzieć. I to będzie tylko i wyłącznie postępować. Szkoły są zamykane, uniwersytety, miejsca pracy, ludzie pracują zdalnie. Ja sam zacząłem pracować zdalnie, więc no, że taki czas. Czyli też nawet żółwika przebiliśmy. Ale jeśli chodzi o pierwszy weekend, ten weekend otwarcia, to 143 000 prawie widzów obejrzało pański film właśnie Hejtera. Taki pierwszy weekend otwarcia to zazwyczaj to jest takie stresujące doświadczenie dla reżysera? Właśnie raczej bym powiedział premiera i premiera na jakimś festiwalu, bo wtedy jest się mocno ocenianym. A jak to już idzie do kin, to jest takie wypuszczenie, powiem to, przepraszam, dziecka do szkoły, niech sobie radzi. Więc po prostu dziecko jest w szkole, jakoś tam sobie radzi, chociaż coraz mniej uczniów w klasie. A dlaczego pan nakręcił w ogóle Hejtera? Hejtera dlatego, że się bałem trochę dlatego. Mam dużą rodzinę i widzę, jak czasy, w których żyjemy, polaryzacja i tak dalej odbija się na naszej dużej rodzinie. Mówię tylko o moim rodzeństwie, o rodzicach, mówię o w ogóle całej rodzinie. Widzę, jak to wygląda i że są osoby, z którymi ciężej się rozmawia dzisiaj albo w ogóle. I uważam, że zawsze rosłem w takim przekonaniu, że dzięki tej dużej rodzinie jestem bezpieczny, a teraz nagle się skądś, nie wiadomo skąd, pojawiło zagrożenie, że może oto ci ludzie wcale nie są moją rodziną, tylko są jacyś obcy, są jacyś inni, może my ze sobą już nie znajdziemy wspólnego języka, co nas rozłączyło, i taki strach przed takim byciem samemu. I myślę, że wiele osób to odczuwa, czuje taki nastrój przyjaciół, którzy już ze sobą nie rozmawiają, którzy się z Facebooka wypisują, znaczy ze swojej wspólnej puli znajomych i tak dalej. Ale dlaczego nie rozmawiają? Bo co, dzielą ich poglądy polityczne? Dzielą ich poglądy, ale myślę, że bańki w ogóle, zaczęliśmy się organizować w bańki tak zwane. Bańka powoduje, że w zasadzie już po posiłku można kogoś poznać, na kogo głosował. Znaczy, jeżeli jest bardziej wegański ten posiłek, mówię o stereotypach, ale bańki myślę, że to spowodowały i algorytmy internetowe nam tylko w tym pomogły.
Doczekaliśmy się polskiego Jokera, takie czytam recenzję pańskiego filmu właśnie Sala Samobójców Hejter. Film o głębokich podziałach w naszym kraju i potędze manipulacji. Ja bym powiedział, że Joker już tu z nami był przed tym, jak wyszedł ten amerykański. Myśmy film zaczęli z Mateuszem Pacewiczem, scenarzystą, pisać w 2016 roku. Pomysł na chłopaka, który przyjeżdża do rodziny, tak zwanej dobrej rodziny z wielkiego miasta, i przypomina im się z dzieciństwa, bo razem żyli, oni przyjeżdżali do niego kiedyś tam do domku letniskowego i tak dalej. Pomysł ten jest ze mną od 10 lat, bo zawsze zresztą interesowały mnie podziały społeczne jako takie. Te szklane ściany były u nas zawsze i będą zawsze. Człowiek jakby, myślę, że ich, znaczy to jakby są trzy osoby na księżycu nawet, to się i tak podzielą. Niestety taką chyba mamy naturę. Każdy ktoś musi się czuć lepszy albo zrobi tak, żeby się czuć lepszym od innych. Więc z tych nastrojów społecznych, które się tylko spolaryzowały, wzięliśmy to, co się znalazło w Hejterze w filmie i wszystko to przystroiliśmy takim trochę gatunkiem, gatunkowością. Więc żeby ten film też się oglądało, a nie tylko był takim reklamą społeczną. No i w tym filmie nikt nie jest dobry już, abstrahując od głównego bohatera, ale też pan portretuje w pewien sposób liberalne elity, które same siebie uważają za lepsze, mają o sobie takie dobre mniemanie, natomiast bardzo protekcjonalnie traktują tych, którzy aspirują do tego miana, żeby znaleźć się w ich gronie. Tak, no zawsze, jeżeli się jest po tej stronie, która sobie robi kawały o tej drugiej stronie, to nigdy nie czujemy, mówię o swojej bańce, nigdy nie czujemy, że robimy coś złego. No sorry, no my się tylko troszkę podśmiewamy, heheszkujemy sobie i tak dalej. Druga strona może odczuwać to jako po prostu systemowy rodzaj wykluczenia. Systemowy, to znaczy taki, w którym po prostu zapach cię zdradza. W ogóle zapach się liczy, mówiąc już tak obrazowo. I myślę, że to rosło przez lata, to czasem wychyla głowę. Po 89 roku ludzie się jednoczyli w zdobywaniu pieniędzy, więc trochę o tym troszkę chcieli zapomnieć w latach 90., ale to wróciło w 2000, myślę. No i po wejściu do Unii Europejskiej obserwuję tylko i wyłącznie wzmocnienie tych nastrojów. Dzieciaki na dobre uniwersytety, reszty nie stać, to sorry i tak dalej. Więc to się dzieje. Te podziały się pogłębiają. Tak, zdecydowanie. Jest to wyznaczone również przez ekonomię. Zdecydowanie tak. Jest to tak samo jak i na Zachodzie. Bym powiedział wręcz, że dołączając do modelu zachodniego, tylko i wyłącznie przejęliśmy te wzorce. Więc to jest nieuchronna konsekwencja naszego połączenia z globalną wioską. A polityką się pan interesuje na co dzień, czy raczej stara się pan izolować? Interesuje się, ponieważ polityka stała się częścią życia naszego tutaj, w ogóle takiego doczesnego, bym powiedział, stała się częścią rozmów. Nigdy nie rozmawiało się o polityce, znaczy nie pamiętam, żebym rozmawiał kiedykolwiek tak mocno o polityce jak dzisiaj. Politycy stali się, mam wrażenie, wręcz takimi celebrytami, ludźmi, o których się po prostu rozmawia, tak jak się kiedyś rozmawiał, nie wiem o kim. O aktorach, o pisarzach, tak. No może mniej o reżyserach, bo reżyser jednak stoi za kamerą, jest mniej kiedyś widoczny. Tak. A w wyborach prezydenckich pan weźmie udział? No, czy pan będzie głosował? Oj, zawsze głosuję. Moja córka teraz ma 19 lat, więc też głosuję. Więc my tak dosyć obywatelsko podchodzimy. Dyskretnie, acz obywatelsko. A powinna nastąpić zmiana w Pałacu Prezydenckim? No, myślę, że nie wiem, czy chcę rozmawiać tutaj o polityce. No to może być niewygodne pytanie. No to znaczy nie chcę nikogo, jakby chciałbym oddzielić moje osobiste poglądy od tego, czym się zajmuję. Natomiast ja jestem zawsze za zmianami na lepsze. Dobrze, i tutaj stawiamy wielokropek. To znaczy, że kończymy część radiową, ale zostajemy cały czas w internecie. Jan Komasa, reżyser Bożego Ciała i nie tylko Bożego Ciała, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, Beata Lubecka. Polecam. Trochę pana jednak chciałam pociągnąć za język, jeśli chodzi o tę politykę. Czy pana zdaniem dobra zmiana jest dobra rzeczywiście? To znaczy, uważam, że w paru aspektach na pewno. To nie jest tak, że wszystko idzie w czambo i po prostu mamy teraz się skręcać i zwijać. Natomiast mnie bardzo zawsze interesuje to, co się dzieje w kulturze, bo to tym się zajmuję i nie wypowiadam się raczej o innych sferach. No właśnie, to co dzieje się w kulturze? Czy te zmiany są... Właśnie w kulturze się śmiesznie dzieje, bo z jednej strony jest właśnie więcej ciekawych zjawisk. Myślę, że mamy na przestrzeni ostatnich 10 lat, mamy
była to czwarta nominacja dla polskiego filmu. To jest w ogóle jakiś też... Myślę, że jesteśmy w pierwszej trójce, jeśli chodzi o świat w ogóle. No czekamy jeszcze na Oscara. No tak, na kolejnego. Tak, tak. Na kolejnego. Na kolejnego, tak. Natomiast jeśli chodzi o pewne takie, bym powiedział, ruchy oddolne, wymienianie dyrektorów muzeów i tak dalej, teatru, widzę to, co się dzieje z zespołami, no to przez moje środowisko przetacza się duża fala niepokoju. Jest to związane z wielu miejscach z uciętymi dotacjami i jest to też związane z tym, że wielu osobom, wielu też filmom, bo mogę o filmach mówić, jest ciężej zrealizować te produkcje i to jest niepokojące. Dlaczego ciężej? No nie dlatego, że z przyczyn merkantylnych, chociaż oczywiście zawsze można powiedzieć, że no przepraszam pana, projekt po prostu się nie kalkuluje. To jest najprostsze oficjalne wytłumaczenie, ale też wiem, że z przyczyn często jakby politycznych, bo bym powiedział nawet obyczajowych niż politycznych. Pewne rzeczy jest ciężej zrealizować. Myślę, że film o kościele, który robiłem, Boże Ciało, też nie było tak łatwo zrealizować. To znaczy kiedyś władza, mogę powiedzieć, się wszyscy utyskiwali na to, że się kulturą po prostu nie interesowało tak bardzo i wszyscy mówili po prostu, że jesteśmy na szarym końcu i każdy ma nas gdzieś. To teraz? Dzisiaj mamy wrażenie, że niestety po części władza się zaczęła interesować kulturą za mocno. Więc jest takie poczucie... Przemiliło się w drugą stronę. Tak, niepotrzebnej ingerencji, która nas... To lepiej nie ingerować, czy jednak ingerować w ogóle? No bo jednak Boże Ciało było współfinansowane przez PiS, prawda? Boże Ciało zdecydowanie było przez PiS współfinansowane. Minister Gliński pochwalił. Tak, potem się dowiedziałem, bo tak zeszły do mnie... Napisał na Twitterze. Tak, widziałem. Natomiast no też i Nobla dostaliśmy, tak jakbyśmy wszyscy napisali książki Olgi Tokarczuk. No Olga Tokarczuk dostała Olga, Nobla. Olga Tokarczuk dostała Nobla i Paweł Pawlikowski dostał Oscara, nie my. Natomiast wszystko przed panem. Jest to, ja już jestem szczęściarzem, w ogóle to, co dostałem, jest cudowne i mało się tego spodziewaliśmy i raczej zachęcam wszystkie koleżanki i kolegów po fachu, żeby jak najszybciej, zresztą mogą to potwierdzić, bo czasami jestem bólem tyłka, przepraszam, i piszę, że co z twoim filmem, teraz potrzebujemy następnego filmu, żeby kuć żelazo. Szybciej. Tak. No mam takie poczucie, że fajnie by było, jakby jeszcze więcej tego powstawało, bo jest bardzo dużo u nas utalentowanych ludzi, tylko jakoś takie jest czasem, trafiają w taką magmę po prostu. Wiem o co chodzi. To jest ciężko się, trudno czasem zebrać, żeby zrobić film, a trzeba do filmu trochę poprzekonywać ludzi. No ale wracając właśnie jeszcze do tych problemów, no, czy też takich potyczek między środowiskiem kulturalnym a władzą, no bo były na przykład swego czasu, na przykład Gala Polskich Chorów, no tam i Maciej Sztur sobie pewnie dworował trochę, no to wywołało oczywiście pewną reakcję z drugiej strony, że nie powinien się tak zachowywać, że jednak przeholował, więc widać, że są tutaj tarcia. Są tarcia, ale myślę, że te tarcia bardzo, bardzo odpowiadają temu, co się dzieje wszędzie na świecie, teraz szczególnie, i to Polska nie jest wyjątkiem. Na przykład podam taki przykład sprzed miesiąca, kiedy jechaliśmy na Oscary. Jedziemy na Oscary samochodem i... W Los Angeles. W Los Angeles, tak. Wszyscy już wystrojeni, wypachnieni i tak dalej, jest cyrk, się dzieje i w pewnym momencie są ulice zamknięte, otacza nas policja, sprawdzają lusterkami podwozie samochodów, czy nie mamy jakiejś bomby i tak dalej, i tak dalej. Zaglądają do środka, jak uchylają okno, to w tym momencie widzę ludzi stojących z transparentami popierającymi Trumpa i w naszą stronę krzyczą Hollywood scumbags, co znaczy po prostu, to jest brzydkie słowo, ale że jesteśmy powiązani z Hollywoodem. No i z tego Belga. Dokładnie, że jesteśmy takim po prostu lewackim ścierwem i tak dalej. Uważam, że hejt i polaryzacja się tak rozlała, że nagle dochodzi do takiego absurdu, że przyjeżdża ta ekipa z Polski, doczłapała się do tych Oscarów, cieszą się jak takie dzieci. Jak dzieci, tak.
uchylają okno i pierwsze co dostają. A tam bluzgi lecą. Bluzgi lecą. I tak do nas dotarło, że po prostu to się dzieje wszędzie. Po prostu jesteśmy częścią jakiejś właśnie bańki. Globalnej wioski. Dokładnie, globalnej wioski. Zresztą koronawirus teraz bardzo dobitnie. I to się dzieje tutaj również, więc my jako ci ludzie, którzy tworzą filmy, również jesteśmy od razu, za samo to dostajemy metkę od pewnej części ludzi. Wszyscy żyją w bańkach, więc pewna bańka, która jest ślepa na argumenty, bańki zazwyczaj polegają na tym, że są trochę ślepe na jedno oko, więc przychodzi taka ślepa na jedno oko bańka i widzi nas ślepych na drugie oko i trochę po prostu nie umiemy na siebie patrzeć. No. No w tym najnowszym filmie to pan właściwie nikogo nie ocenia i wszystkich pokazuje, no, że każdy coś ma za uszami, można powiedzieć. No, ten pana bohater jest momentami bardzo przerażający. Zresztą świetna rola Maćka Musiała. Ma pan zresztą rękę do młodych. Maćka Musiałowskiego. Ojejku. Przepraszam, Macieja Musiałowskiego. Maciej Musiałowski. Zresztą świetny aktor. Naprawdę świetnie wypadł. Ma pan chyba właśnie rękę do młodych aktorów, bo najpierw był Gierszał, potem był Bielenie, no teraz jest Musiałowski. To był jakiś casting? Czy pan go już wcześniej gdzieś wypatrzył i stwierdził, że tak, to będzie to. To oczywiście jest jakaś pochodna wielu rzeczy, ale przede wszystkim muszę od razu powiedzieć, ci młodzi ludzie, z którymi pracowałem, zaczynając od Kuby Gierszała, przez Józka Pawłowskiego, Anię Prówniak, Zosię Wichłacz, tak, Zosię Wichłacz, właśnie Bartka Bielenie i teraz Maćka Musiałowskiego i Vanessa Aleksander, ale też Elizę Rycembel, to są wszystko osoby, o których już się mówiło dobrze wcześniej, zakulisowo, więc jedyne, co zrobiłem, to po prostu wziąłem tych, o których się mówiło najwięcej i rzeczywiście na castingach wymiatali, więc po prostu to są osoby, które sobie beze mnie by doskonale poradziły. Ja po prostu może dlatego, że robię filmy o młodych ludziach, dałem im tylko platformę, żeby się wypowiedzieć i oczywiście starałem się ich kierować i dawać im przez to, że mój tato jest aktorem. Wydaje mi się, że nauczył mnie, był profesorem przez 30 lat na Akademii Teatralnej tu w Warszawie, więc podglądałem go, jak pracuje z młodymi ludźmi i trochę dawanie bezpieczeństwa to była główna część mojej pracy z moimi aktorami, więc to, że po prostu wykorzystali to jak najlepiej i teraz grają albo zaczną grać jeszcze, bo... Ale wiem, że o Maćku i Vanessie, że cały czas grają, więc jakby to jest tylko i wyłącznie ich zasługa. Ja miałem po prostu filmy o młodych ludziach i bardzo mocno o młodych ludziach, a lubię być bardzo blisko bohaterów, więc przez to jest wrażenie, że strasznie są wyeksponowani i są. No są, bo też Maciek Musiałowski był odpowiednio filmowany, dlatego że bardzo bliski plan, właściwie niemalże jego twarz wypełniała cały ekran. Momentami to już stawało się trochę takie przerażające. Rozumiem, że to był celowy zabieg z pana strony. Tak, znaczy jakby zabieg polegający na tym, żeby oszukać widza. Widz, jeżeli widzi bohatera tyle razy, to widz ma takie, mózg tak pracuje. Jesteśmy nauczeni przez filmy, przez seriale. Nie, no ten bohater nie może być zły. I ja tak rzeczywiście się czułam, że myślę sobie, nie, no w sumie, a taki kameleon przebiegły, no niezwykle inteligentny też młody człowiek. Tak, który tak. Używał swojej inteligencji do złych celów. Też inteligentny, ale też taki uczynny, pracowity, cały czas myślący o tym, żeby iść do przodu. Tak, znaczy nikt tego nie bierze do, jakby jego środowisko nie bierze tego pod uwagę. Znaczy środowisko, nie jego właśnie, ludzie dookoła otaczający go, nie chcący go dopuścić do swojego środowiska. Nie biorą pod uwagę, że ten oto wieczny wolontariusz może coś nie tak. On jest też takim trochę symbolem dla mnie prekariatu, czyli młodych ludzi na wiecznych umowach o dzieło, o zlecenie i tak dalej, na śmieciówkach, bez żadnych zabezpieczeń i tak dalej, wchodzący w dorosłość praktycznie poza systemem, wiedzący, że trzeba być na maksa elastycznym, i no bo inaczej się nie da. I tak naprawdę widzący na pierwszej linii frontu, jak to jest, jak wyglądają te podziały naprawdę. Więc on jest dla mnie takim bohaterem, który się ślizga, jest wiecznym wolontariuszem. Ciągle mógłbym mieć tę plakietkę wolontariusz przypiętą, przyklejoną do siebie, bo jest i wolontariuszem w sztabie polityka. Który startuje na prezydenta Warszawy. Za dużo spoilerujemy, jak ktoś jeszcze nie widział. Tak, tak.
W tym pana filmie jest właśnie farma troli, tak można powiedzieć. No, takie miejsce, gdzie na zlecenie w internecie się ludzi dyskryminuje, śmiesza również z urzędziem, na przykład z użyciem podsłuchów. Czy scenarzysta, z którym pan pracuje, to już jest zresztą drugi film, oprócz Bożego Ciała, tak, który razem zrobiliście, czyli Mateusz Pacewicz, tak. To on to wymyślił od zera, czy jednak miał jakieś przykłady, że czerpał inspirację z tego, co się dzieje naprawdę? Tak, no jakby w rzeczywistości. Powiem to trochę za Mateusza, on mógłby o tym więcej opowiedzieć, ale Mateusz zresearchował przykłady farm tego typu troli. Oczywiście to się nie nazywa farma troli. Nie, jak, oczywiście. Jak ktoś chce zatrudnić hejtera, nie wpisuje w internet, czy są jacyś hejterzy wolni na mieście, czy coś takiego. Nie, to są firmy, które po prostu zajmują się wizerunkiem i PR-em i do nich się można zgłosić. Pokątnie oczywiście jakby umowę się pisze, rozpisuje się na po prostu prowadzenie wizerunku. Natomiast co się za tym kryje, to jest to właśnie o co chodzi. Mateusz spotkał się z jedną z agencji, która na przykład szef tej agencji ujawnił mu, że taką rzecz, która jest u nas w filmie, czyli że został zatrudniony, kiedyś dostał takie zlecenie na kogoś, kto się, na prezydenta jakiegoś miasta, który się ubiegał o reelekcję. I dokładnie zrobili to, co jest w filmie, czyli poszli do ratusza w przebraniu, podając się za pracowników telekomunikacji i powiedzieli, że jest jakiś problem z routerem i wpuszczono ich bez żadnego problemu, bo u nas jest różnie z, jakby powiedziałbym, z tym bezpieczeństwem. Była taka sytuacja również w filmie potem się pojawiła. Tak, i wpuszczono ich, oni zamontowali taki przedłużacz sygnału, wynajęli mieszkanie niedaleko w jakiejś kamienicy i przez miesiąc pisali peany pochwalne na cześć tego prezydenta z tego adresu IP ratusza, bo tam dochodził ten sygnał. Potem się szybko zwinęli i ujawnili anonimowo to w prasie i poszedł taki news o tym, że ratusz pisze peany na własną cześć pracownicy ratusza i że prezydent je zleca. I ten prezydent się w ogóle nie spodziewał, że to może być atak hejterski, więc wręcz tak się pogrążał w mediach, mówiąc o tym, że no, jeżeli moi pracownicy, zatrudnieni w ratuszu, pasują im to, co robię, to dlaczego mieliby nie pisać nic dobrego? Więc to jakby i trochę ciekawe słowa powiedział ten szef tej małej agencji i powiedział, na tym polega dobry atak hejterski, że nikt nie wie, że to był atak hejterski. Straszne, co pan powiedział. A my się możemy w jakiś sposób obronić przed hejtem, albo czy to można w ogóle powstrzymać, czy to już jest po prostu walka z wiatrakami? Myślę, że to część natury ludzkiej. Myślę, że ludzie nauczyli się teraz po 20 latach z internetem tak na całego, nauczyli się z tego internetu korzystać. Znaczy jakby po prostu rzeczywistość nie znosi próżni i natychmiast się wykształciły rzeczy, których sobie nie zdawaliśmy sprawy nawet 10 lat temu. Farmy troli, ataki hejterskie i tak dalej. Oczywiście coraz wyłapywane będą przez coraz to lepsze algorytmy i blokowane sztuczne boty i tak dalej. Natomiast internet będzie amplifikował i wzmacniał wszystkie nasze dobre i złe myśli, tak bym to powiedział. Więc tym trzeba się nauczyć kierować. To najlepiej, żeby ludzie sobie mieli taki, wykształcili zmysł, że nie wolno wszystkiemu ufać, co czytają w internecie. Trzeba być ostrożnym. Filmy pokazujemy właśnie o tym, że czasem... Ja nawet miałem coś takiego, że sam wpuściłem fake news. Jak przy okazji Miasta 44, tak. Przyznaję się, Jan został podłapany przez polskie media. Kolega przysłał mi stronę rosyjską, na której było wymienione chyba 10 czy 20 filmów, które na pewno nie zostaną dystrybuowane w Rosji. Jednym z tych filmów było Miasto 44. I Róża, też Wojtka Smarzowskiego. Więc tę stronę natychmiast zamieściłem cały, po prostu trzęsąc się, że jak to, jakby na moim Facebooku. I to natychmiast się po godzinie czy dwóch pojawiło się we wszystkich liczących się portalach od lewa do prawa. Rozeszło się jak wirus. Dokładnie. To była strona, która została powielona, screenshoty i tak dalej. To poszło z takimi nagłówkami: Rosja boi się Polski, Rosja boi się polskich filmów. Ciężkie są filmy o II wojnie światowej, kiedy pokazujemy prawdę o Rosji i tak dalej, i tak dalej.
No i tak po tygodniu czy dwóch tak mnie naszło i zacząłem dalej sobie grzebać w tej stronie. Tak nie mogłem się dogrzebać. Tak do tego kolegi zadzwoniłem i mówię, słuchaj, a skąd ta strona? Bo ona jest napisana po rosyjsku i tak, ale wszystko, na przykład doszedłem do takiej firmy na Ukrainie, że to jest ukraińska firma, która to... A mówię, wiesz co, no też właśnie nie wiem. To się po prostu pojawiło i tak... I potem przez dystrybutora rosyjskiego zaczęliśmy podpytywać, czy Kreml w ogóle może mieć takie czarne listy i tak dalej. I się dowiedzieliśmy, no, że jeżeli ma, to nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli. I to jest bardzo możliwe, że to w ogóle była fałszywka i że to było domniemana 20 list. Czyli dał się pan wkręcić i wpuścić. Tak, ale również to pokazuje niesamowitą siłę internetu i też w ogóle nieweryfikowalność, taką brak takiego jakiegoś szóstego zmysłu również w ludziach, uważaj, w mediach, uważaj, którzy tak. które to powieliły, bo media to powieliły natychmiast. No i poszedł przekaz, że no boją się nas, bo i jest to wojna kulturowa i parę osób sobie dodało jeden do drugiego, więc jakby powstało coś dziwnego bardzo, taki przekaz, bym powiedział, fejkowy, który został wzmocniony przez wszystkie liczące się portale w kraju. A teraz o jakim filmie pan myśli? O kilku. O koronawirusie na przykład? Słucham? O koronawirusie na przykład? Nie, myślę, że mam taką intuicję, że wydaje mi się, że wszyscy tego teraz będą oczekiwać, więc właśnie nie chcę tam iść. Czyli filmu o koronawirusie Jana Komasy nie będzie? Tak, raczej jeśli już, to wymienię koronawirusa na coś innego, na przykład, że nie wiem, czym ludzie się zarażają, nie wiem czym. Coś wymyślę, ale że... Ale może być o epidemii. Może być o epidemii, no jakby epidemia rozsiewania wirusów, nienawiści i tak dalej, to już o tym właśnie zrobiliśmy, tak. Bo to jest rozsiewanie, na tym to polega, sianie. Infekowanie, no to w takim razie jakie ma pan pomysły? No pomysły... nie to... powiem wszystkie... No jakby... dobrze, to najbliższy projekt. Jaki najbliższy zamierza pan projekt zrealizować? Pracujemy nad nawet nie dalej jak wczoraj wieczorem rozmawiałem ze Stanami Zjednoczonymi właśnie o serialu Boże Ciało. Bardzo ciekawie się to rozwija. Nie bardzo mogę zdradzać, z kim pracuję właśnie jeszcze, ale Boże Ciało, serial w Stanach Zjednoczonych. Będzie kręcony? Po angielsku. Wszyscy jakby bardzo to wspieramy. Scenarzysta i producent są na etapie właśnie bardzo zaawansowanych rozmów. Ale pan też będzie w tym partycypował? Chcą producenci po tamtej stronie, żebym koniecznie nakręcił pilota. Ja bym powiedział, czemu nie, tak, żeby brać odpowiedzialność drugi raz za to samo, za całość może nie bardzo, bo chciałbym iść do przodu, no ale pilot do serialu amerykańskiego, bardzo proszę. Na jakiejś platformie mógłby się ukazać ten serial? Myślę, że platforma cyfrowej? Zdecydowanie, która, bo tam jest tych platform dwa razy, a może trzy razy więcej niż w Polsce, w Europie, więc zobaczymy, która, ale Koreańczycy też są, uwaga, Koreańczycy, Południowa Korea jest zainteresowana zrobieniem serialu Boże Ciało. Ale tak de facto to nie będą pana projekty takie indywidualne, a ja pytam o pana indywidualny projekt, chociaż to, co pan powiedział, interesujące. Które napisałem, to jest parę, wydaje mi się, że takich bardzo ciekawych. Jest jeden projekt osadzony w PRL-u, w środowisku sportowym. Nie chciałbym zdradzać więcej, ale to jest bardzo ciekawy projekt o tym, jak grupa się zachowuje, jak ma presję i jak potrafi niszczyć jednostkę. Interesują mnie naprawdę tak jakieś dynamikę grupy, jak grupa działa. Może dlatego, że się właśnie duża rodzina i całe życie to obserwowało. Troje rodzeństwa, taką rodzinę tak. ma pan wspaniałą. A jest taka szansa, żeby, czy też pan by chciał pracować w Hollywood? Chciałbym pracować przy dobrych filmach. Hollywood nie zawsze mi się kojarzy ostatnio z dobrymi filmami. Jeżeli dostaję bardzo dużo teraz propozycji, dostałem, nie wiem, wczoraj, przedwczoraj taki pakiet paru filmów nawet przez mojego agenta, ale powiedział mi, co to że... Co znaczy pakiet paru filmów? No to znaczy jakby... Do zrobienia? Czekali z tym, żeby... To jest taka ciekawa rzecz, że jakby czekają, aż będziesz miał wolne.
I wtedy ci przesyłają wszystko to, co się nazbierało w ostatnim tygodniu czy dwóch. Więc tak się stało teraz, bo w zeszłym tygodniu były i Orły, i Tribeca Film Festival ogłoszenie, i Hater trafił do kin, więc czekali, aż to się skończy. W tym tygodniu jest lżej. Chociaż nie powiedziałbym ze względu na koronawirusa. Ale to są propozycje z zagranicy? Tak, to są konkretne propozycje, niektóre w ogóle pisane pode mnie, bo jeden projekt o egzorcyście, tym słynnym egzorcyście z Watykanu, gdzie po prostu twórcy, zobaczywszy Boże Ciało w zeszłym roku, już mieli mnie w głowie i trochę pisali z taką myślą, że może ja bym się za to wziął, bo tematy kościelne i wiary i w ogóle, ale egzorcyzmy i też na faktach, więc, bo egzorcyści są wśród nas. Jako, ale producenci z Europy czy z Ameryki? Ze Stanów. To są ludzie, czyli dostał pan taką propozycję? Dostałem, tak. Dostaję cały czas różne takie, na przykład dostałem propozycję horroru o księdzu, który jest wampirem. Więc jakby różne, naprawdę. Hollywood jest taki trochę, że... Czyli przyszły propozycje z Hollywood dla pana reżyserowania filmów. Tak, co tak, najmniej tak. Dwa. Jeden to jest horror, drugi ten film o egzorcyście. Tak. No jakby ten horror to akurat wcześniej, to było parę miesięcy temu, bo po prostu był taki horror na rynku. Trzeba powiedzieć też, że Hollywood ma tych projektów 30 tysięcy dziennie i one krążą wszędzie gdzieś. A jak koronawirusy trochę, przepraszam. Nie można się z tego śmiać. Nie można, nie robimy żadnych... Nie. Ale jak wirusy, po prostu to krąży i tak czeka na kogoś, kto nagle coś poczuje do tego. To nie są... Gdyby to były projekty wspaniałe, to by były realizowane. Nie są to projekty wspaniałe. One czekają na kogoś, komu się zapali lampka, co by z tym projektem można było zrobić. Na tej zasadzie to działa. Czyli mogę domniemywać, że pan raczej nie podejmie się tych realizacji tych projektów. Nie chcę, wydaje mi się, tracić czasu na ratowanie jakiegoś projektu amerykańskiego, który startuje w ogóle z takiego dosyć pozycji słabej. Wolę od razu przyjść ze swoim konceptem i tak jak teraz właśnie ma to miejsce w przypadku jednego z moich filmów i zainteresowany jest producent, więc szukamy z kolei writera, czyli scenarzysty, który to napisze. Czyli budowa projektu od zera. Czyli tu mnie pan zaintrygował. Czyli ma pan jakiś projekt, szuka pan writera, jak to pan powiedział, tak. Czyli scenarzysta, ale to miał być projekt skierowany właśnie do widza amerykańskiego? To miałby być... Czy kręcony tutaj w Polsce, moim marzeniem, czy realizowany w Polsce, czy właśnie w Ameryce? Moim marzeniem jest kręcenie filmów w Europie w różnych językach, również po angielsku, ale szczególnie wykorzystując polski teraz system nowych jakby taki zejść z podatku, który mamy. 30%. Tak, który umożliwia ludziom z zewnątrz produkcję filmów taniej u nas w Polsce, czyli to, co się działo w innych krajach. Na przykład w Czechach. Na przykład w Czechach, czy na Węgrzech i to rozruszało poniekąd, bo też trzeba uważać, żeby nie stać się takim krajem, gdzie się robi podzespoły tylko. Więc montownie. Wcale się nie rozrusza tych Czechów czy Węgrów, tylko się po prostu im oddaje szybko do roboty, żeby dokręcić tu śrubkę, tam śrubkę i tak powstają kolejne seriale dla Netflixa czy coś. Więc to oczywiście też, no bo więcej pracy dla ludzi to tylko dobrze. Wyszkolić nasze ekipy kaskaderów, efektów specjalnych i tak dalej się tylko lepiej wyszkolą dzięki temu, więc na to czekamy jako środowisko filmowe. Natomiast przede wszystkim, żeby ściągać tutaj ekipy i na przykład tworzyć w naszych halach różne, budować obiekty i tam kręcić z gwiazdami. No były nawet takie marzenia aktualnej władzy. Jeden z wiceministrów udzielił takie wywiadu, że no marzyłoby się, żeby na przykład u nas powstał taki film na miarę Władcy Pierścieni, tak jak to było w Nowej Zelandii, gdzie były przepiękne plenery i Nowa Zelandia na tym wiele zyskała. No została też po prostu pokazana światowej publiczności. Nie wszyscy mieli świadomość, że to tak wygląda. No, no tak, znaczy Nowa Zelandia zdecydowanie wręcz urządza się całe wycieczki do Nowej Zelandii tylko po to, żeby zobaczyć to, co zostało po tych wszystkich planach. U nas mam nadzieję, że to się również wydarzy. Mamy piękny kraj, mamy w nim wszystko. Mamy i morze, i góry, więc naprawdę tym się... Jeziora. Jeziora, aż Czesi nie mają morza, więc jakby... A Gdańsk taki malowniczy. No tak. Prawda?
Natomiast jeśli chodzi o właśnie te wielkie dzieła takie narodowe, oczywiście każdy kraj również je tworzy, od Francji po Chiny na przykład też tworzą. To wszystko, co rozrusza, ja bym powiedział tak, nie boję się kina nawet takiego, bym powiedział, po prostu dla komercyjnego, dużego i tak dalej, ponieważ wiem, jaki to ma zbawienny skutek dla ekip, dla na przykład dzięki Miastu 44 mogliśmy dotrudnić nowych 12 czy 15 kaskaderów, których w ogóle nie było na rynku i dzisiaj ci ludzie czynnie pracują w zawodzie, czyli oni się w ogóle był casting na kaskaderów. Do kaskaderów dołączyli właśnie podczas Miasta 44 ludzie, którzy się zajmowali parkurem i różnymi takimi ulicznymi walkami i tak dalej. Więc ci ludzie nagle stali się kaskaderami i od 2013 roku, od zdjęć, pracują w zawodzie. Widzę, z niektórymi pracowałem już kolejny raz. Więc widzę, jak to pęczy, to pączkuje. Czyli taki blockbuster hollywoodzki chciałby pan wyreżyserować? Jakby, szczerze mówiąc, jakby są, myślę, że reżyserzy sprawniejsi, którzy to zrobią z takim. Ja mam za dużo wątpliwości chyba. Czyli bardziej pociąga pana, że chciałby pan reżyserować w Europie, tak? Tak w Europie. Chciałbym robić filmy, które mają jakiś rys niezależności, które mają coś dziwnego, jakiegoś oryginalnego, że mają taką, oto trochę jak z Hejterem, że to jest film, który coś nam przypomina, bo jest gatunkowy, jest to thriller i tak dalej, ale ma bohatera, którego jeszcze nie było. I można go przyrównywać do Jokera, do Wodzireja. Wspaniałe porównanie, bo kocham ten film. Podobny jest Maciej Musiałowski trochę do młodego Jerzego Sztura. Podobny. Tak, tak. Nie, ale... Być może tak został filmowany też, bo dostrzegł pan to takie lekkie podobieństwo. Lekkie, fizycznie. W trakcie. Może mi się też twarz Maćka, drugiego Maćka Sztura nakładała też na naszego bohatera. Ale jest tak, że po prostu interesuje mnie to, czy te miejsca, w których jeszcze kino nie było. Więc mam taką ambicję, żeby iść tam, gdzie jeszcze nas nie było jako filmowców. Szukam tych miejsc, niekoniecznie producenci wszyscy są tym zainteresowani, bo tam, gdzie nas jeszcze nie było, to się kojarzy z ryzykiem, po co, niepotrzebnie, idźmy tam, gdzie już byliśmy i co się sprawdziło, więc jakby te dwa porządki się trochę ze sobą ścierają, ale to chyba jak w każdym biznesie. To jest naprawdę ostatnie pytanie, bo mnie pan zaintrygował właśnie, że co to jest za projekt, który być może ma szansę na realizację za granicą, że on już jest gotowy, ma pan pomysł, szuka pan scenarzystę i gdzie on miał być wyprodukowany? To jest projekt mój, który potem zacząłem o nim rozmawiać z Mateuszem Pacewiczem, więc wspólnie trochę stworzyliśmy taki zaczyn, takie parę stron historii. I ta historia, bardzo ją lubię i jakoś opowiada o tym, o czym jakoś teraz cały czas moje myśli krążą wokół rodzin, rodziny, jak rodzina się zachowuje pod wpływem jakiegoś kryzysu. Czyli to będzie film o rodzinie, która jest w kryzysie. Jest w kryzysie, tak. I to mnie jakoś bardzo pociąga, żeby zobaczyć dynamikę rodziny, jak sobie radzi w kryzysie. I czyli trochę wychodząc z Hejtera, znowu o rodzinie. Tam pokazałem rodzinę, nad którą nadciąga apokalipsa, którzy wpuszczają do swojego mieszkania żmije, nie wiedząc o tym. Więc tutaj trochę wychodząc z tego, bardziej taki dramat psychologiczny o takiej rodzinie, ale dramat, wydaje mi się, który chciałbym, żeby miał też cechy thrillera, a może nawet horroru. Zobaczymy. Czyli scenariusz jeszcze nie jest napisany de facto? Scenariusz nie, dlatego szukamy właśnie scenarzysty amerykańskiego. A nie może napisać Pacewicz? Mateusz jest zajęty swoim projektem. Chciałbym mu pomóc pomagam mu wyprodukować jego shorta, który on by wyreżyserował. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Jakby chciałbym z Mateuszem mieć długą kolaborację jeszcze na różnych poziomach. Czyli będzie taki tandem, można powiedzieć, reżysersko-scenariuszowie. Teraz pan szuka amerykańskiego scenarzysty do swojego projektu o rodzinie w kryzysie i chciałby pan, rozumiem, wyreżyserować to w Stanach.
Najlepiej tutaj. Najchętniej tutaj, żeby móc skorzystać z tych właśnie naszych ulg podatkowych, filmowych, ściągnąć tutaj aktorów i tutaj zrobić film i pokazać, że się da. Co znaczy ściągnąć aktorów? To znaczy, żeby to byli aktorzy amerykańscy? Tak, żeby to byli aktorzy amerykańscy lub angielscy lub nowozelandzcy. Ale tacy lub z najwyższej półki? Zobaczymy. No zawsze się najpierw, bo już byłem przy paru projektach. Budżet musiał być taki wow. Zawsze się najpierw ustala cast taki, że Jennifer Lawrence, że tam Adam Driver i tak dalej. Wszyscy to robią. Potem jest za jakieś trzy miesiące jest, no jednak poszukajmy kogoś innego, więc się schodzi półkę niżej może z tych aktorów, którzy byli modni w zeszłym sezonie, a nie w tym, potem w 5 sezonów temu, potem 10 sezonów temu, a potem się patrzy na kogoś, kto po prostu chce to z nami zrobić albo jest wolny, więc tak to działa. No to kiedy ewentualnie ten projekt mógłby ruszyć? Zakłada pan sobie jakiś plan? Czy... Z amerykańskim systemem jest tak, że to może wyrwać w każdej chwili. To nie jest tak jak na przykład w Europie, że mamy sesję w PISF-ie i składamy projekty i te sesje są 3 w roku i się zbiera komisja i nas ocenia i może nam dadzą, może nie dadzą, zobaczę i tak dalej. Tam po prostu jest nagle zielone światło i to wyrywa. Tak jak z Hejterem trochę. Hejtera zrobiliśmy za prywatne pieniądze. Paru osób, które postanowiły zaryzykować i zrobić ten film i to, za co bardzo im dziękuję, ale to było ryzyko bez pokrycia. To jest w tym momencie, jeżeli się robi film za prywatne pieniądze, nie ma żadnej poduszki. Nikt przecież nie będzie ubezpieczał tego filmu. To jest normalne, to tak jakbyś postawił pieniądze na ludzi, którym wydaje ci się, że ta firma da radę. Więc Hejtera zrobiliśmy w taki amerykański sposób i pieniądze na Hejtera się znalazły nagle. I bym powiedział, w sensie bardzo na to pracował Jurek Kapuściński przede producent. Wszystkim. Producent Hejtera, ale też natura tych pieniędzy była taka nagła, co znaczy, że one są teraz, trzeba natychmiast przystąpić do realizacji, bo one przepadną za 3, 4, 5 miesięcy. Więc dlatego też Hejtera zrobiłem w zasadzie 3 miesiące po Bożym Ciele, po skończeniu zdjęć do Bożego Ciała. No to w takim razie to była orka. To była orka, bo to jest jednak, ciężka praca. Ale podsumowując, do Hollywood jako takiego to pana specjalnie nie ciągnie, że to nie jest pana takie środowisko, no bo tam umówmy się, no reżyser na przykład kręci film i też często słyszymy, że jest wersja reżyserska, jest wersja producencka, tak, która trafia do kina. Tak. Co więcej, kręci się różne zakończenia i potem publiczność taka testowa reaguje na którąś najlepiej, to się ją po prostu dokleja, tak? No, tak więc jest, więc tak ta, jest, ta, tak ta jest. Autonomia znaczy, reżysera jest, to jest ograniczona. To jest, też jest taki ciekawy przypadek na przykład, podam go w związku z Bożym Ciałem. Mój przyjaciel Radek Ładczuk, operator, zrobił parę fajnych filmów. Nie mówię tu o naszych kolaboracjach. Operator przy Hejterze. Przy Hejterze, tak. Operator Hejtera. Wcześniej robiliśmy razem Salę Samobójców, ale w międzyczasie Radek zrobił wspaniałe filmy z australijską reżyserką, z izraelską reżyserką, między innymi, bo wiele innych również. Cały czas zresztą pracuje. I zrobił taki film z dwoma gwiazdami, z Kate Marą i z Ellen Page. To są gwiazdy w Stanach Zjednoczonych. Kate Mara grała na przykład w House of Cards. Ellen Page grała w takim dziennikarkę, filmie Juno. Którą wykończył główny bohater. Tak, chyba Ellen Page w ogóle grała też w Incepcji? Chyba tak. No jakby generalnie w Stanach znane nazwiska. Bardzo. I zrobili ten film, dziewczyny napisały... Na pewno grała u Woody'ego Allena, Ellen Page. Tak, a to nawet nie widziałem. I zrobili... Zakochany w Rzymie to było? Ja nie widziałem. Nie rozumiem. Nie no widziałem nie jakoś... Wróćmy do. I zrobili ten film 2-3 lata temu. Film... Nie widziałem filmu, ale z jakichś recenzji, które czytałem i z tego, co mówił Radek, film udany, w porządku, wszystko poszło dobrze. Film był nawet pokazywany chyba na tam jakimś festiwalu w Stanach. Czyli tak, dwie gwiazdy, niezależny projekt, film o dwóch lesbijkach aktywistkach, więc temat na czasie. One to, aktorki, mówię, wyprodukowały, napisały chyba wspólnie nawet ten scenariusz. Film powstał. Czy ktoś o nim słyszał? Nie. Właśnie. Model się zmienił. Nie wystarczy. A teraz wróćmy, teraz przeciągnijmy do Bożego Ciała. Film nakręcony gdzieś na jakimś Podkarpaciu, gdzie nikt w Stanach nawet ciężko mają problem ze wskazaniem Polski. Film o jakimś typie, który w małym miasteczku udaje księdza. Podszywa się pod księdza. Po polsku. Zupełnie
nieznanymi na zewnątrz gwiazdami, jakby dla mnie tu gwiazdami. Są gwiazdy, ale, tam. Po prostu aktorzy, no. Po prostu aktorzy, jacyś tam z Polski, a czy to nie jest przypadkiem Rosja i tak dalej. I ten film nagle dostaje takiego po prostu błysku na świecie. Jest na 60 festiwalach, w Stanach trafia do nominacji, trafia do regularnej dystrybucji i tak dalej, i tak dalej. Gdzie tu logika? Czasy się zmieniły. Okazuje się, że model się na tyle zmienił, że ludzie nie są już tak bardzo zainteresowani kolejnymi gwiazdami w kolejnym słusznym filmie, nawet niezależnym i tak dalej. Są o wiele bardziej zainteresowani jakimś dziwnym filmem z Podkarpacia. Szukają czegoś nowego. Jakimś filmem o pszczołach z Macedonii i tak dalej, i tak dalej. To ich o wiele bardziej ciekawi, bo to jest egzotyczne, to jest nowe i są tego... I to jest świeże. Parasite jest idealnym przykładem tego. No po prostu miny Martina Scorsese i miny szefów Sony, którzy zrobili Once Upon a Time in Hollywood, pewnego razu w Hollywood, w którym grał DiCaprio, Brad Pitt i tak dalej. Oni byli w szoku. Mieli wszystko, co do tej pory zapewniało Oscary. A tutaj... Przyszedł Koreańczyk i im to wszystko zabrał. Więc... Dobrze. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to nie będzie pana ostatnia wizyta w tym studiu, że częściej nas pan będzie odwiedzał oczywiście w ramach teraz oczywiście... Teraz już będę częściej odwiedzał. To chciałam powiedzieć, teraz już będę częściej w kraju. A no tak, to dobrze. Więc... Bardzo dziękuję. W takim razie dotrzymam kciuki za te projekty. I dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Wszystkiego dziękuję dobrego. Dziękuję za zaproszenie.